1 stycznia, w sobotę o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Rozmowę z Bernardem Hanaoką prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w nowym roku. Przede wszystkim znowu się spotykamy po to, żeby złożyć sobie bardzo serdeczne życzenia. Mamy nadzieję, że ten nowy rok będzie dla nas wszystkich lepszy, szczęśliwszy, bogatszy, a w każdym razie nie gorszy od tego roku, który minął i który dla naszej audycji, dla teraz konkretnie, skończył się interesująco. Państwo, którzy oglądaliście nasze dwa ostatnie programy, zobaczyliście, że zaistniały tutaj jakieś dekoracje nareszcie, żeśmy zaczęli jakoś po ludzku wyglądać, a to wszystko dzięki naszemu dzisiejszemu gościowi, pan Bernard Hanaoka. Jak przedstawić pana Bernarda, który jest aktorem z pierwszego wykształcenia, jest reżyserem, pracował w teatrze i którego dzisiaj należałoby nazwać stylistą mody. Pracuje w końcu dużo dla telewizji, pracuje dla mody, dla Panie ubrania. Andrzej, umówmy się, że jestem dziennikarzem w tej sytuacji. Potroszę kolegą, dlatego że rzeczywiście od czasu do czasu w telewizji na jedynce albo dwójce występuję jako... jakby to powiedzieć, promotor kolegów projektantów. Promotor kolegów projektantów, to bardzo warto przypomnieć. Niedawno odbyła się taka impreza w Teatrze Małym, wielka kawalkada ubiorów i to były właśnie wszystko polskie ubiory przez pana Bernarda ściągnięte. Skoro powiedziałem polskie ubiory, to muszę zapytać o pochodzenie, nazwisko, ojca, matkę i skąd to dziwne nazwisko w tym pięknym polskim akcencie. Hanna. Daj mi Boże, co oznacza? Oznacza to wzgórze kwiatów po japońsku. Jest to bardzo, nie powiem, że wybitna, no w każdym razie znana familia japońska, samurajska. Pochodzi z północy, moja rodzina, mieszka w Matsumoto, niedaleko Sapporo, to jest takie miasto bardzo charakterystyczne tym, że mieści się w Alpach. Na środku jest taki ogromny zamek szoguna i właśnie wokół taki jakby ryneczek. No, nie chwalę się, większość należy do nas. Był pan tam? Byłem. Był. A skąd się pan pojawił w Polsce? Proszę pana, mój ojciec jest Japończykiem, natomiast moja matka jest w pół krwi. Włoszką, pół krwi Niemką. Hejtowie, Freibergowie i Kamboni. To są takie właśnie połączenia rodzinne. Ja natomiast znalazłem się w Polsce przez przypadek. Moja mama wyszła za mąż powtórnie za Polaka, przywiozła mnie jako dziecko do Polski, no i jestem. No i jest pan. Jest pan, skończył pan szkołę teatralną. Wyglądało na to, że będzie pan artystą, właściwie jakoś artystą pan jest, jeśli wiemy, co to jest bycie artystą. Ja muszę powiedzieć, do końca tego nie wiem. Gdzie się kończy to piękno, które jest, jak się je uczenie nazywa, autoteliczne, czyli skupione na siebie, bez żadnego celu, a gdzie się zaczyna to piękno użyteczne? Zapytam pana, czym się różni piękno kostiumu, który wykonuje pan, nie wiem, dla Julii czy dla Romea, od piękna kostiumu, w który ubiera pan Jarosława, czy siebie, czy mnie, który oczywiście jest, służy mi do tego, żebym przyzwoicie wyglądał w pracy. Zacznijmy od tego, że artystą jest każdy z nas. To taka prawda, z tym przychodzimy na świat. Tyle, że jakby powiedzieć, albo kształcimy tego artystę w sobie, albo no tak jakoś pozostaje nieodkryty ten artysta. W momencie, kiedy się zaczyna odkrywać ten artysta, stara się tworzyć swój imaż. Imaż, czyli taki swoje wyobrażenie, inne od sąsiada, od brata. Nie daj Boże, jeżeli są bliźniacy, to wiadomo, że rodzice starają się jednakowo ubierać i wówczas to jest nieszczęście, bowiem bracia sobie na przykład przylepiają czasami wąsy po to, żeby się odróżnić. Wracajmy do tego imażu indywidualnego. Indywidualny. I oto w związku z tym chciałem zapytać się o modę. Czemu służy strój? Unifikacji? Chce być podobny do innych i nie nosić czegoś niemodnego? Czy indywidualizacji? Co to jest tendencja mody? Po kolei. Panie Andrzej, zacznijmy od tego, że musimy wymyślić siebie, bo strój nasz
jest informacją o nas, o naszym koncie w banku, o naszym pochodzeniu społecznym, socjalnym, o czym jeszcze, o naszym guście, o naszym smaku. No i o tym, że na przykład nam powiedziano kiedyś, że nam jest bardzo dobrze w błękitach. Jeżeli w błękitach rzeczywiście jest nam dobrze, to jeszcze raz musimy się przyjrzeć w lustrze i sprawdzić, czy jesteśmy w tym kolorze dobrze dobrani do kolorytu skóry, czyli karnacji, do oczu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu artysta się włącza. Tu się włącza artysta i tu się włącza to, co indywidualne. Proletariat w białych kołnierzykach. Jeden z amerykańskich socjologów tym mianem określił całą klasę urzędniczą. Ja muszę powiedzieć, że w Stanach miałem taki dziwny szok, dlatego że kiedy oni szli do pracy, byli w białych kołnierzykach, a ja w swetrze, a kiedy oni szli na lunch, to ja byłem ubrany w garnitur, a oni byli w swetrach. Mam pytanie, czy we współczesnym świecie możemy, czy powinniśmy rozpoznawać się po stroju i stosować odpowiednie stroje na odpowiednie okazje? Tak, proszę pana, zacznijmy od tego, że na przykład Tokio się przebrało w 1945 roku na czarno, w Meloniki, całe właściwie dzielnicy, Ginza zwłaszcza, zaludniała się panami na czarno ubranymi, białymi koszulami, z krawatami i melonikami. Była to kopia, no jakby to panu powiedzieć, londyńskiej City, prawda? I od tego wystartowała potęga, jedna z większych potęg światowych, finansowych. Potem to zaczęło tak być, że należało się wyróżnić, to znaczy od tego pana, który nosi melonik, czarny garnitur, białą koszulę i krawat, należało się wyróżnić stanowiskiem, na przykład informacja. Jeżeli trochę jaśniejszy był w kolorze niż szary na przykład, to znaczyło, że ten pan ma większy gabinet, metraż po prostu ma większy, wie pan. Jeżeli koszula miała już taki błękitnawy odcień, to znaczyło, że na pewno ten pan ma sekretarkę, ma swojego kierowcę, co jeszcze ma? No, odpowiednie konto bankowe. To, że wracając do domu, może wpaść do klubu. To są już takie, wie pan, właśnie te prążki czasami na krawatach są informacją, do jakiego klubu się należy, do jakiego, jaką uczelnię się skończyło, bo tym między innymi mają w świecie ułatwione życie panowie biznesmeni. Jarek, jaką ty skończyłeś uczelnię, to chyba z krawatu się możemy tego dowiedzieć. No właśnie, zdaje mi się... Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet Warszawski. Tam natomiast po uniwersytetach się poznają panowie w interesach. Jeżeli wchodzi właśnie pan w takich prążkach, które oznaczają Harvard albo na przykład Yale, to się zaczyna afera, że jeżeli konkurowali kiedyś w sportowych zawodach, no to mogą rywalizować w interesach. Natomiast jeżeli mają podobne krawaty, albo na przykład ten pan stwierdzi, że ten pan nosi ten krawat mojej uczelni, to znaczy ułatwia mu wszystko, idę mu na rękę. Chodzi pan za kreatora mody męskiej. Oczywiście w pańskim salonie można zobaczyć również coś dla kobiet. Czy zgodzi się pan ze zdaniem naszej wspólnej nauczycielki, pani profesor Wandy Szczuki, która naucza w szkole teatralnej, która mawiała, że w wiekach nieparzystych, 13, 15, 17, 19, moda była, bardzo się różniła moda męska od mody damskiej. Natomiast wieki parzyste, 12, 14, 16, 18 i nasz 20, to czas uniseksu, zlewania się mody męskiej i damskiej. Kto wie, musiałbym to bardziej prześledzić. Ja przyznam się tej wypowiedzi pani Wandy Szczuki nie pamiętam. Przesyłam ukłony, wszystkiego najlepszego pani profesor w nowym roku. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. I wzajemnie. I wracając do tego, być może, proszę pana, właściwie w XX wieku tak jakoś się porobiło, że kobiety przywłaszczyły spodnie na co dzień z męskiej garderoby. Na szczęście na razie jeszcze mężczyzn poza Szkocją nie widuje w spódniczkach. Nie, proszę pana, nie widziałam. Nie widziałam. To musiał być eksces. To musiał być eksces. Moda oczywiście wynika poprzez jakieś masowe środki przekazu. Ta moda jest bardziej zmieniająca się, bowiem filmy wpływają na to, gwiazdy. No Marlena Dietrich, która się przebrała pierwsza w męski strój, to była ta, która wprowadziła unisex, powiedzmy sobie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli mamy tak perspektywicznie iść, czy ten XXI wiek będzie też uniseksowy, według pani Wandy Szczuki nie,
Wydaje mi się, że będzie jednak uniseksowy również, dlatego że coś takiego się dzieje dziwnego. Kobieta zaczyna być trochę kumplem i trochę się zaczyna przekonywać na przykład do takich garniturków, spodnie plus dobrze góra. Panu w swoim czasie, czy gdyby mógł pan wybrać, w której epoce należałoby projektować modę, czy znalazłby pan sobie jakiś lepszy w XXI wieku, proszę pana, będzie ekspansja materiału, które były dotychczas zastrzeżone tylko i wyłącznie do kosmicznych laboratoriów, że tak powiem, nie przekraczały pewnej tajemnicy wojskowej, państwowej. Teraz to nagle się objawia na rynku. Mieszanki wspaniałych materiałów, które się sprawdziły w kosmosie, będą oddychały, ale będą sztuczne. Będą, proszę pana, wspaniale na człowieku leżały, bowiem takiej miękkości i takiego chwytu są to materiały, natomiast wiem o tym, że z tych materiałów będzie zupełnie coś innego sylwetka się tworzyła, wie pan? Coś innego sylwetka, to znaczy ja to rozumiem, że w tej chwili na przykład wełna dobrze się układa w reglanie, dobrze się układa w takich normalnych materiałach, ale być może ten materiał, który będzie bardziej elastyczny, który będzie się tak ciągnął trochę jak guma, wie pan, ale przy tym oddychał, będzie szedł w kierunku tego, co w tej chwili już mamy na rynku, leginsów, czyli panie noszą takie bardzo wąskie leginsy wciągane na siebie, one są mniejsze o wiele niż panie Bernardzie, kilka tygodni temu gościłem tutaj w studio mnóstwo osób, które chciały się odchudzić. Ja się wtedy upierałem, że niekoniecznie trzeba być chudym, że piękne są również osoby tęgie. A jednak chciałem zapytać, czy istnieje coś takiego jak obowiązująca w danym czasie sylwetka? Czy coś takiego można wskazać? Sylwetka, proszę pana, na pewno tak. W tej chwili inwestuje się w ciało, proszę pana, inwestuje się w ciało na takiej zasadzie, że otwierane są ogromne jakby takie pracownie nad ciałem bicepsów, panie również chodzą do takich sal ćwiczeń. Wydaje mi się, że tym śladem będzie podążał XXI wiek, żeby tworzyć kult ciała, wie pan? Kult ciała, to znaczy budzący zaufania sylwetkę, to znaczy w kontrahencie informacje o tym, że człowiek wygląda zdrowo, nie jest otyły, wzbudza większe zaufanie kredytowe, to znaczy, że mogę nawiązać kontakt z tym panem, dlatego że interes jakiś, bowiem on mi nie umrze jutro, nie pojutrze, nie będzie takich niespodzianek, nie daj Boże, prawda? Jakaś perspektywa się tworzy, dalekosiężnych planów. A więc jakie warunki musi spełniać współczesny model? Ten z wybiegu, czy ten, który na ulicy? Ten z wybiegu. Ten z wybiegu. Proszę pana, to się zmienia. Na przykład uroda typowych panów, którzy reklamują mydła na przykład, prawda? To raczej już schodzi z wybiegu. W tej chwili jest taka twarz, taka trochę z kameltrofii, wie pan, to znaczy trochę zarostu musi być męskiego na twarzy widocznego, musi być szczęka taka wyraźna, ostra, muszą być zaznaczone policzki, oczy, proszę pana, mają być wyraźne, nie przesłonięte, że tak powiem, powieką. Są takie twarze mongolskie, powiedzmy, które mają niewyraźnie zarysowane oczy. Na wybiegu w tej chwili 1,85 m to już jest ta granica, kiedy można chodzić po wybiegu panom. I co najzabawniejsze, proszę państwa, na wybiegach pojawiają się mężczyźni nie 20-letni, tylko nawet 60-letni również. W tych takich wiodących kolekcjach światowych już jest pan, który sylwetką jest za żywną, ma przynajmniej, powiedzmy sobie, 112, 130 tutaj nawet, proszę pana, i niekoniecznie musi mieć w pasie 90, tylko powyżej 90, gdzieś 110 nawet, taka potężna, budząca zaufanie sylwetka męska. Panie Bernardzie, zaczynał pan jako aktor, jako reżyser, odszedł pan od teatru. Ja chciałem zapytać o teatr, bo kiedyśmy wspólnie przez moment nawet studiowali te uczelnie. Na Miodowej. Na Miodowej, to wtedy wydawało się, że jakby wszystko realizuje, co ważne, spełnia się tylko w teatrze. Był taki moment, że w Polsce tam się demonstrowało, tam się spotykało, tam się kontestowało. To się jak gdyby skończyło. Czy odszedł pan od teatru właśnie dlatego, że w świecie mody poczuł pan, że tu się teraz spełnia bardziej autentyczne życie? Że aktor się budzi na ulicy.
Proszę pana, wydaje mi się, że to taki proces jest dość dziwny. Ja w życiu przeszedłem rzeczywiście 3 zawody. Byłem aktorem, byłem reżyserem, byłem... Teraz jestem projektantem mody. Trochę mi się kroi też 4. zawód dziennikarz, bo czasem coś tam pisuję, coś tam redaguję. W związku z tym mogę się zgodzić, że w latach 70. był taki czas wszystkich nas młodych, wstępujących wówczas w sztukę ludzi, że był to azyl. Azyl, gdzie to się realizowało takie nasze marzenia o świecie takim, jakim powinien być, wie pan? Takie, jakie powinny być. Być może stąd dążności jeszcze wśród moich kolegów reżyserów do wystawiania Mrożka, szukanie repertuaru, ale i tutaj jest trudność ogromna w repertuarze, wydaje mi się, w tej chwili. Nie ma dobrych współczesnych sztuk, nie ma dobrej dramaturgii współczesnej. I tu chyba jest ten trop, że ten teatr przestaje się sprawdzać w konfrontacji z... No i strasznie bieduje. W świecie mody brzęczą niewątpliwie prawdziwe pieniądze. Niech się pan przyzna mnie i telewidzom, czego poza niewątpliwym szczęściem i niewątpliwą pracowitością trzeba, żeby się dopracować dobrze prosperującej firmy. Proszę pana, teraz. Nie, w Polsce na pewno trzeba mieć trochę szczęścia. Ale trafić w czas. Szczęściem i pracowitością, czas. Bo to poza... Warunek, proszę pana... Pomysł na siebie. Gdybym zaczął od robienia mody damskiej, której nie czuję jakoś, jednak przypuszczalnie bym zniknął, proszę pana. Natomiast robiłem coś, co nikt nie robił, coś, kto nikt nie ruszał, bowiem to tak wydawało się, że mężczyźni biała koszula, jakiś krawat i to wystarczy na zawsze. Zresztą wtedy taka była moda, że szare garnitury, granatowe garnitury, wzorzec, pierwszy sekretarz powiatowy czy też gminny, tak jakoś się to układało. Czy komu mówię, skierowana jest pańska galeria, czy ku odbiorcy masowemu? Ja skończę to, wie pan, co zrobić. Wydaje mi się, że trzeba specjalizować się w jakiejś dziedzinie i wówczas jest szansa większa powodzenia w bardzo zawężonym kręgu, że tak powiem, wyspecjalizować się, pan, na przykład wyspecjalizować się w szyciu tylko marynarek, że tak powiem, może być sukces. Ja się wyspecjalizowałam w modzie męskiej i tu może być... Chciałem zapytać, dla kogo? Czy to jest dla odbiorcy, nazwijmy to, masowego, czy dla szerokich rzesz? Czy wielu stać na to, żeby wejść do pańskiego salonu? Oczywiście, proszę pana, wszystkich stać na to, żeby wejść. Nie powinny żadne ceny odstraszać w porównaniu z tymi magazynami dużymi, gdzie są bardzo znane nazwiska napisane. Jest to czasami moda niestety sprzed paru lat, bowiem to są jakieś takie soldy, które się tutaj pojawiają. Ja bym radził przede wszystkim państwu wytworzyć pewien snobizm na polskich projektantów. Dlaczego? Dlatego, że są moim zdaniem bardzo interesujący poprzez swoje pomysły ubrania człowieka, znalezienie mu osobowości nawet przez ten strój. Mało tego, proszę pana, oni mają wyczucie światowej mody. Światowej mody takie wyczucie, że jeżeli Polak ubrany na przykład ode mnie rzeczy, czy też moich kolegów, pojawia się gdziekolwiek za granicą, wszyscy się zastanawiają, gdzie jest ten człowiek ubrany. Panie Bernardzie, patriotyzmem, ale czy jednak jako projektant mody uznaje pan, że stolicą światowej mody jest Paryż? Na pewno już nie, proszę pana. Czy ulega pan światowym trendom mody? Czasami tak, bo to wszyscy ulegamy, proszę pana, naraz tym tendencjom, chyba że je tworzymy. W tej chwili nie mamy takiej możliwości, bowiem do tego potrzeba ogromnych nakładów finansowych, dużej reklamy, wie pan. Gdybym na przykład zaangażował do swojej kolekcji pana Patryka Swayze, czy też na przykład, no powiedzmy sobie, Richarda Geary, czy może jedno z takich prestiżowych nazw filmowych, tak jak Valentino na przykład zaangażował Sharon Stone do swojej kolekcji i ona prezentowała suknię ślubną, taką, jakby to powiedzieć, bardzo skróconą, powyżej pół uda, to, proszę pana, jest ta szansa, że to zdjęcie się pojawia we wszystkich środkach masowego przekazu, w żurnalach, bowiem Sharon Stone ma te przybicie. Jest kogo to ciekawe. Pan ceni najwyżej ze światowych kreatorów mody męskiej, powiedzmy, tej, którą... Wydaje mi się, że to tak trudno powiedzieć na pewno. Mogę powiedzieć, kto mi się podoba. Bardzo mi się podoba Armani, na pewno wybitne osiągnięcia Mackenzie, uwaga, mój współrodak jakiś.
bardzo interesujące tworzy modę na przykład Ferré, Francuz, dla mężczyzn. No i nie jest to stolica w Paryż, proszę pana, mody. W tej chwili się tak porobiło, że metropolii mody jest właściwie w Europie, w Ameryce, na Wyspach Brytyjskich, na Londynie, no wiadomo, dobrze, prawda? O cenach. W wyżej zmiankowanym Paryżu za 100 dolarów, ba, za 50 zupełnie przyzwoitym miejscu nabędę zupełnie przyzwoity ciuch damski, również męski. W Polsce właściwie poniżej 2 milionów. Gdzie pan kupi za 100 dolarów ciuch przyzwoity, to ja nie wiem. To jest no 100 dolarów, czyli 600 franków, to jest cena absolutnie... No to, się, to jest tak. Może pan kupić dobrą koszulę, może pan sobie kupić dobrą marynarkę oddzielnie, znaczy albo dobrą koszulę, albo dobrą marynarkę, albo dobre spodnie, bo już z butami będzie gorzej. No tak, ja jakby porównuję ceny koszul w Paryżu i u nas ceny sukienek damskich, takich prostych, ja nie mówię oczywiście o rzeczach ekstra, to wszystko tam jest dużo tańsze, u nas dużo droższe. Sam pan mi kiedyś mówił, że z fałszowanymi metkami, bo tam trzeba tak, przybić jakiegoś arosza i tak dalej. Skąd to się bierze? Dlaczego to, co u nas jest gorsze, droższe? Wytłumaczę, proszę pana, ze snobizmu gnębionego przez lata całe. Stało się tak, że dostęp poprzez komisję był jedynie do tak zwanej mody światowej i ewentualnie wyjazdów indywidualnych na zachód. Wówczas wszystko to, co miało made in France, made in USA, to było takie atrakcyjne. Potem nagle zalewała Polskę Turcja, bo taki był szlak handlowy, że tak powiem, najtańszy, najwygodniejszy. Stąd te koszmarne marmurki, które, proszę państwa, nie są wymysłem tureckim, tylko bardzo wybitnego projektanta amerykańskiego. W tej chwili nawet na paryskich ciuchach najczęściej jest napisane made in Taiwan, bo tam się to produkuje, szyje. Jakie w tym momencie miejsce dla Polski? Czy taniej siły roboczej, czy drogiej myśli inwencyjnej? Czy możemy jakoś wejść do tego międzynarodowego teamu Londyn, Panie Paryż, Andrzeju, już pan Warsaw. Odpowiadam natychmiast. Mianowicie, Warszawa jest postrzegana przez sąsiadów, zwłaszcza wschodnich, od Piotra I w historię uciekając, proszę pana, jako metropolia kulturalna. Paryż Wschodu. No tak, jako Paryż Wschodu, tak umówmy się, proszę pana. Dalej ta sytuacja Polski jest bardzo wygodna, dlatego że to jest jednak Zachód. I jeżeli będę mówił o miejscu geograficznym Warszawy, to będę się odwoływał do tego, jak postrzegają tę Warszawę w bardzo ważnym sąsiedztwie, proszę państwa. Przyszłościowo, moim zdaniem, jest szansa na wylansowanie Warszawy jako metropolii środkowoeuropejskiej właśnie dla mody, dla kultury. Dlatego, że interesy spotykane w Warszawie właśnie, na przykład Ukrainie, państw bałtyckich, może nawet Rosji, ale ja przede wszystkim odwołuję się do projektantów. Oni mają wysoki tam poziom, na przykład państwa nadbałtyckie mają bardzo interesujących projektantów. A jak jest postrzegana Łódź, stolica naszego przemysłu bawełnianego? Gorzej, proszę pana. Gorzej, dlatego, że jest to jednak miejsce, przepraszam bardzo łodzian, ale poza Warszawą. Na szczęście tym, jesteśmy w Warszawie. Poza Warszawą, w związku z tym jest to trudna sytuacja. Łódź ma na pewno bardzo interesujących projektantów, tam jest jedyna szkoła projektantów. Ja pytam o przemysł, proszę pana, tam jeśli można to się dokończyć, powiązanie. Chciałbym dokończyć pytanie. Otóż, czy dzisiejszy projektant ma kłopoty ze zrealizowaniem swojej wizji z powodu na przykład braku materiałów, którym można by się wyrazić? Czy to jest dostępne w naszej Łodzi? Proszę pana, dostępne jest tym, że technologie jeszcze nie zawsze. Technologia, która na przykład każe lnom nie gnieść się tak bardzo. Wygodniejsza technologia, powiedzmy, w tej chwili w noszeniu jest jednak jeszcze nadal niedostępna na rynku polskim, polskich materiałów, chociaż progres jest bardzo wyraźny. Zacząłeś rozmawiać z panem jako z biznesmenem, a ja chciałbym jeszcze jedno pytanie jako do stylisty zadać. Mody wracają wciąż i wciąż. W tej chwili wraca moda z lat 70. Mam pytanie, ile pan w swoich wzorach czerpie z własnej wyobraźni, z głowy, a ile z mód poprzednich? Inspiracja. Procentowo. No właśnie, proszę pana, już zaraz tutaj otwieram się. Kalkulator. Tak, proszę pana, zaraz mówię. Jest to tak, że oczywiście
każdy stylista ma inspirację z miejsca urodzenia. Ja też mam z miejsca inspirację urodzenia, z miejsca urodzenia, mianowicie z Mandżurii, z Japonii. Dlaczego? Dlatego, że tam przypominam ten świat barw tego święta jakby postrzeganego przez dziecko i wydaje mi się, że forma jest w jakiś sposób dostrzegalna w tych realizacjach, na przykład projektach, których ja robię, dlatego że tam zawsze jest jakieś odwołanie do Orientu. Orientu bardzo dalekiego może, ale tym niemniej tradycję Orient w Polsce ma, proszę pana. Naturalne czy syntetyczne? Ostatnio odchodzi się już od włókien sztucznych, z drugiej strony mnóstwo znakomitych sztucznych skór, znakomitych sztucznych futer. Czy jest tutaj jakaś reguła? Proszę pana, reguła jest taka, że jeżeli pan się ubiera właśnie takie sztuczności, jest pan poza towarzystwem. Dlaczego? Dlatego, że no jakby to powiedzieć, nie wypada w towarzystwie się ubierać w sztuczne materiały. Jest to taki kanon w Europie na razie i w Ameryce już też. Jeżeli nosisz sztuczności, znaczy jesteś niżej. Jesteś biedniejszy. Jest to informacja o pana koncie. Czy można tym powiedzieć właśnie, że dostatek lub ubóstwo społeczeństwa jakoś się wyraża w modzie? Czy nasze społeczeństwo ubiera się dostatnio? To najciekawsza sprawa, że Polacy są postrzegani w oczach cudzoziemek jako wyjątkowo eleganccy mężczyźni, wyjątkowo szarmancy. Kobiety za granicą uwielbiają Polaków. Odwrotnie. Panowie uważają Polki za najbardziej atrakcyjne kobiety. W związku z tym, to co mówiłem, Warszawa zawsze była środkiem mody, takim Paryżem północy, wschodu i zawsze jakoś tak się zdarza, że Polki trafiają na partnerów wśród bardzo interesujących mężczyzn, a z kolei interesujący mężczyźni znajdują bardzo bogate i interesujące żony poza krajem. Zeszliśmy znowu na tematy rynkowe i zaczęliśmy poruszać problemy socjologiczne. Ostatnio pojawiają się u nas w kraju również salony wysyłkowe. Czy ta forma ma szansę zostać zaakceptowana w Polsce? Proszę pana, jest to najbardziej dostępna forma. Najbardziej dostępna mi się daje forma. Gdzieś tam powiedzmy sobie pod mławy, gdzieś ktoś ma łatwiej dostęp do tego, co jest nie w mławie, tylko na przykład w Warszawie czy Łodzi. Wracając do tego, czy to jest dobra moda. Na pewno to jest kolorowa moda, proszę pana. Na pewno to nie jest moda na parę sezonów. Jeżeli pan na przykład się stara dobierać swoją szafę wedle klucza, tego to odradzam wysyłkowego. Jeżeli szafa, to raczej budowana na bazie jednego koloru właściwego dla siebie, to znaczy jakiś taki jeden kolor i tak na tej bazie tworzona cała szafa. Wówczas bezpiecznie sięgnąć po byle co z szafy, włożyć na siebie, wszystko będzie kolorystycznie idealnie. Moda to całość. Użyczył pan nazwiska wodzie toaletowej. W zasadzie zajmuje się pan oczywiście strojami. Jakie jeszcze dodatki interesują stylistę? Proszę pana, wszystko interesuje, począwszy od butów, a skończywszy na tym, czym się siedzi, na czym się je. Na czym się je, proszę pana, wszystko to jest w zasięgu stylisty, chociaż projektanta, powiedzmy sobie bardziej właściwie. Dlatego mówię o tym, że tworzymy w tej chwili taki jakby koniec wieku się zbliża, tworzymy coś, co ma przejść do XXI wieku. No właśnie, to tworzymy, nasz czas powoli się kończy. Chciał pan nam coś pokazać, prawda? A właśnie, chciałem pokazać coś, co panie Jarku, bardzo proszę, my tu nie ukrywamy, że to jest z naszego tutaj magnetowidu puszczone z VHS-u. Chciałem pokazać propozycje karnawałowe, proszę państwa. Karnawałowe mojej wspaniałej koleżanki z Łodzi, Violetty Jerzyskiej. To jest coś, co jest bardzo barokowe w wyrazie. Proszę spojrzeć, tych złoceń, tych srebrzeń, masę błyszczące materiały, asymetrię, specjalny krój, nie jest to taki normalny, powiedzmy sobie, długości. Panie, panowie, zwracam uwagę na długości, asymetrię. W zasadzie moda karnawałowa ciąży ku krótkości, ciąży. Dlaczego tak mówię? Okazuje się, że jednak kobieta nie zawsze dobrze wygląda w takich nad kostkę rzeczach. Czasami należy się zdecydować albo na bardzo krótkiego coś, albo na coś bardzo długiego poza kostkę.
W tym przypadku proponuje projektantka takie asymetrie, które właściwie są najbezpieczniejsze w sytuacji mody końca XX wieku. Proszę spojrzeć, jak efektownie przetwarza pomysł witraży tutaj. Pani Wioletta Jerzewska jest to projektantka z Łodzi. Moim zdaniem bardzo udana kolekcja karnawałowa. No i tak, obejrzeliśmy przepiękne tendencje, przepiękne propozycje na nadchodzący sezon, a ja jeszcze chciałem zapytać o właśnie tendencje, to znaczy o to, czy moda czasami styliście ucieknie, czy wszystko da się zaprojektować, czy nagle ci wszyscy styliści, którzy nam nakazują być takim lub owakim, są zaskoczeni przez coś. Teraz jest taka moda, nazywa się to styl kloszardów, prawda? O tak, to bardzo... Czy to jest zaprojektowane, czy proszę to pana, po prostu to jest, się stało? To się stało w szukaniu inspiracji. Proszę pana, ktoś zobaczył na ulicy coś, co odbiega od kanonu, w związku z tym natychmiast to wykorzystano na wybiegu. Jest taka moda kloszardów, jest taka moda dzieci śmieci, jak to się nazywa. Jest taka moda, na przykład w tej chwili młodzież bardzo lubi takie długie rękawy zakrywające dłonie całkowicie. Jest to taki element mody poprzez mankiety wprowadzony tak jakby z mody, proszę państwa, barokowej, bo to jest coś, co wyniknęło jeszcze w baroku. I powiedzmy, muszkieterowie to są. Taka też jedna z tendencji. No więc tak, wszystkiego się zaprojektować nie da, ale to, co nas czeka w tym roku, w dużej mierze będzie jednak zależało i od polskich stylistów, i od wpływów, które otrzymamy z Zachodu, no i od tego, co nam jeszcze pan Bernard, miejmy nadzieję, pokaże. Nieprawda, proszę pana, radzę, żeby każdy z nas wybrał sobie swój kolor do swojej karnacji, do swoich oczu. I trzymał się i tego. I do swojego humoru, do swojego nastroju, do swojego zawodu. Dziękujemy bardzo panu Bernardowi za wizytę w naszym studio. Dziękujemy za to wszystko, co pan już dla nas zrobił. Miejmy nadzieję, jeszcze dla, a teraz konkretnie zrobi. A my spotkamy się za tydzień, w sobotę, o tej samej porze. Dziękuję, do widzenia.